Czy pan chciał zabić pana ministra? Nigdy. A musi żyć, on musi żyć, żeby odpowiedzieć przed Trybunałem, który będzie... Proszę to nie cenzurować tego... A po co panu lista polityków i adresów polityków? Po to, żeby rozsyłać informacje, chociażby w postaci książki Biała Księga Pandemii. Czy nie chciał pan nikogo skrzywdzić? Nigdy. Dobrze. Ten człowiek musi przed Trybunałem stanąć. Zrozumcie to, ludzie.